W Brazylii każdy zawodnik ma 5 gwiazdek trików. I nie inaczej jest z Coutinho. No, witam Cię człowieku, tu Krzysztof Golonka, w skrócie podbijam świat z piłką nożną. Coutinho to piłkarz Liverpoolu, którego nie zatrzyma żaden obrońca. A co, jeśli jest ich 30? Jakby to powiedział Pasza, no problem. Nie ma co, gość Liverpoolu totalnie robi robotę i to dosłownie. Bo jeśli trzeba, to i stadion potrafi wyremontować. Ponga tak wymiata, że nawet Jurgen Klopp nie jest w stanie go powstrzymać. Widać też, że nie boi się ostrej jazdy. Choć i jemu potrafi się czasem w głowie zakręcić. Dobra, już teraz bądźmy poważni. I rozkminmy wspólnie zwód od jednego z najlepszych techników w Liverpoolu. A kto wie, może firma New Balance, która jest sponsorem Liverpoolu, zaopatrzy również swoich zawodników w takie oto buciki balon. Ale o tym dopiero dowiecie się w najbliższą sobotę, bo nadchodzą buty Trenuj z Krzychem. Lecimy z odcinkiem. Czas na zagranie, które możecie wykorzystać na dwa sposoby w zależności od tego, w jakiej sytuacji znajdujecie się na boisku. Albo jako podanie wyprowadzające na manowce rywali, albo jako niezawodny zwód, gdy tylko dokręcicie odpowiedni obrót. Zaczynamy więc od kontrolującego balona prowadzenia piłki stopy. Gdy już to opanujecie, a nie jest to zbyt trudne, pociągamy piłkę w bok podeszwą stopy, tak aby przetoczyła się przed nami. Teraz modyfikujemy to pociągnięcie tak, aby prawa noga bezpośrednio po pociągnięciu i poprowadzeniu piłki powędrowała przed nią. Kładziemy ją przed, a piłka, balon wędruje za nią. Czas więc na element statyczny w odpowiednim przeskoku. Pociągamy piłkę podeszwą z odpowiednim balansem ciała, a następnie drugą nogą zatrzymujemy ją na początku podeszwy. Z czasem, gdy opanujecie ten ruch z odpowiednim balansem ciała, zmieniamy zatrzymanie piłki podeszwą na uderzenie piłki wewnętrzną częścią stopy w taki oto sposób. Przećwiczcie to bardzo dobrze i pamiętajcie, aby przemieszczać podczas tego przeskoku wasze całe ciało za piłką w bok. Najważniejszym elementem tego triku jest ostateczne wykończenie uderzeniem piłki piętą. Obserwujcie cały czas piłkę i gdy znajdzie się bezpośrednio za wami, to centralnie piętą, centralnie środeczkiem uderzamy ją jak najmocniej. Mam nadzieję, że do waszego kolegi z drużyny. W przypadku podania uderzamy to bezpośrednio za siebie, czyli najlepiej stosować to troszkę bokiem do bramki. Biegniecie w bok, rywale za wami, a wy szybko piętą podajecie do zawodnika z waszej drużyny, który nadbiega, uderza, strzela jak Ronaldo na finale. Jeżeli chcecie natomiast wykonać to jako zwód, to uderzcie piłkę, ale dużo lżej i odpowiednio dokręćcie cały obrót, tak żeby bezpośrednio pobiec jak najszybciej za chwileczkę. I to by było na tyle od Coutinho, czas więc już tylko na was. Bardzo wam dziękuję, cieszę się, że jesteście i mam standardowo konkurs od firmy New Balance, która jest sponsorem Liverpoolu i dzisiaj do wygrania macie oficjalną koszulkę tej oto drużyny. Wygląda ona dokładnie tak. Aby ją zgarnąć, należy być subskrybentem tego kanału i w komentarzu pod tym filmem wymieńcie jeszcze 3 drużyny, których sponsorem jest właśnie firma New Balance. Bardzo wam dziękuję, do zobaczenia w kolejnym odcinku i tak jak mówię, już w sobotę pokażę wam buciki, które realizujemy wspólnie razem z New Balance'em i balonem. Będzie na co czekać, a będzie to edycja limitowana. Po 5, myślę od 5 do 10 sztuk tylko na rozmiar, więc kto pierwszy, ten lepszy. Trzymajcie się, no i cześć.